Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w następnym odcinku. Dzisiaj powiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będziesz wiedzieć, co odpowiedzieć. Ja już się zestresowałam, to już widać po mojej minie. No dobrze, no trudno, no po prostu. Szczęść Boże. A czemu ja sobie tego nie napisałam na ścianie? Mogłaś. No i to jest właśnie ten, że naprawdę robimy na gorąco. Okej, siostra Bogna Młynarz. I Sylwia Bijek. Słuchajcie, po pierwsze lajki, subskrypcje, komentarze i te sprawy. Wiadomo. A po drugie, odpowiadamy dzisiaj na wasze pytanie. Bo jak pamiętacie albo nie, na Instagramie, i bardzo serdecznie was zapraszam, znajdziecie to tam w linkach przy kanale. Zadałam pytanie, jakie macie pytania, na które możemy odpowiedzieć tutaj na odcinku. I wybrzmiało takie pytanie po odcinku o świętych od kuchni i między innymi poruszaliśmy tam oczywiście również temat Maryi. O co chodzi z tym wstawiennictwem świętych? I my rozszerzyłyśmy sobie to nawet o modlitwę wstawienniczą. O co chodzi z tym wstawiennictwem świętych, o modlenie się do nich, jak przecież mamy bezpośredni dostęp do Boga. No właśnie, bo dlatego pomyślałam, że można to połączyć w ogóle z modlitwą wstawienniczą, bo to nam od razu po prostu oświetli wstawiennictwo świętych, bo to nie jest jakieś właśnie coś szczególnego w tym znaczeniu, że tak, ktoś ma tam jakieś lepsze chody u Pana Boga i on wtedy, ja mu daję tą karteczkę z prośbą, ją zaniesie dalej do następnego, a ten do Matki Boskiej, a ten do Pana Jezusa i Pan Jezus pójdzie do Boga Ojca. To rzeczywiście jakby trochę tworzy za dużo pośrednictw, prawda? My wiemy, że mamy jednego pośrednika u Boga, do Boga i to jest Jezus Chrystus. Bóg się objawił w Jezusie Chrystusie, w Jego człowieczeństwie. I my mamy w Jezusie Chrystusie wszyscy dostęp do Boga. Jakby to jest jasne. Ale też dla nas jest całkowicie jasne to, że modlimy się czasem razem. Czyli proszę moich znajomych, mówię, módlcie się razem ze mną. Módlmy się razem. Jezus mówił, gdzie dwóch albo trzech zgodnie o coś prosi, to nie jest tak, że bardziej trzeba przekonać Pana Boga i no, tak demokratycznie większa siła to większy nacisk, ale na zasadzie takiej zgodności, takiej po prostu wzajemnej miłości, miłości braterskiej i siostrzanej. Nie? Modlimy się razem. To samo dzieje się właśnie w modlitwie wstawienniczej. To nie są jakieś czary mary, ktoś na mnie włożył ręce, on ma jakąś nadzwyczajną moc i tak dalej. To jest po prostu spotkanie braci i sióstr, którzy wspólnie o coś proszą. Dokładnie to samo dzieje się we wstawiennictwie świętych. To są moi bracia i siostry. Znaczy, oni jeszcze też mają takie jasne spojrzenie, oni już wiedzą, jak wszystko wygląda. Nie? Ja czasem na przykład proszę o wstawiennictwo mojej zmarłej siostry ze zgromadzenia. I mówię tak im, wy już wiecie, jak to wygląda po drugiej stronie. Wiecie, co jest najważniejsze, wiecie, co jest istotne. Ja jeszcze nie mam jasnego oglądu. Ja proszę o to, ale wy tam wstawcie się tak po swojemu, wiedząc, co jest naprawdę istotą tego, czego potrzebuję w moim życiu. I sobie myślę, że to jest takie bardzo, bardzo naturalne i trzeba zdjąć z tego taką... Wiesz, taki płaszczyk jakby na pół magiczny, takiego właśnie jakiegoś tworzenia sztucznej rzeczywistości. Tylko wrócić do rozumienia, po prostu modlimy się razem. A czemu nie? O, piękne. Też mi się skojarzyło, jak siostra tego powiadała, że musi wytwarzać się jakiś rodzaj miłości, a miłość zawsze zwycięża. Kiedy modlimy się razem, kiedy ktoś modli się za nas wstawienniczo. Ostatnio zadałam pytanie takiemu jezuicie zaprzyjaźnionemu i pytałam go, bo miałam takie zmaganie w sobie. Po co ja się modlę za kogoś i na przykład proszę, Panie, wylej na nią wszystkie łaski, Panie, daj jej pokój serca. Jak wiem, że Bóg zawsze jest z nami, zawsze życzy nam dobrze, żyjemy w pełni łaski, tylko my nie potrafimy jej czasem przyjąć. I zaczęłam mieć takie, myślę, że kuszenie, taką pokusę, żeby tego nie robić. I on mi powiedział, Sylwia, ale modlitwa jest dla nas, bo otwiera cię na wrażliwość i miłość do tego drugiego człowieka. Ona przemienia twoje serce i to może robić różnicę. I tak. Ja wtedy pomyślałam, wow, i nawet zaczęłam zwracać uwagę na to, że ja naprawdę jakoś, jak się za kogoś modlę, to jakbym go tak trochę bardziej kochała. Że ten moment jest dla mnie takiego przytulenia, no nie wiem jak to w ogóle opowiedzieć, ale ogromna miłość jest w tym. No ale przecież popatrzcie, święty Paweł mówi, że my jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, więc jakim serduchem dzisiaj Jezus ma kochać tych ludzi? No moim. Kiedy ja się modlę za kogoś, to jakby Jezus używa dzisiaj mojego człowieczeństwa, tak jak kiedyś Syn Boży
Oczywiście to jest nieporównywalne w proporcjach, ale zachowując właściwe proporcje, że kiedyś Syn Boży objawił się w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, nie? I dzisiaj Kościół jako jego mistyczne ciało jest w tym miejscem objawiania się Boga. Więc on chce używać naszego człowieczeństwa, moich właśnie takich nędznych często, takich słabych, ale jednak próśb i aktów miłości względem drugiego człowieka. I myślę sobie, że ci święci to po prostu mają to wypracowane. Mm. Że oni to już mają wypróbowane i na właściwym poziomie. Nie? Że dla nich to jest naturalne. Aha, Bóg na coś potrzebuje, to ja się podłączę pod to. Mm. Nie? Myślę, żeby było właśnie nienaturalnym, gdyby było im to obojętne. Ja mam przyjaciół w niebie, ja mam braci i siostry i chcę być z nimi w interakcji, nie? Przed Bogiem. Piękne to. No. Ja też tak jak słucham, to też to dla mnie jest takie odkrywcze. To nie jest pytanie, które tylko wy zadajecie, ale ja też nosiłam w sobie takie pytanie. Natomiast usłyszałam też kiedyś jeszcze jedną stronę, właśnie w kontekście modlenia się do Maryi. Nie pamiętam, w jakich to było okolicznościach, ja w ogóle mam amnezję, po prostu na 3 dni wstecz, ale pamiętam, że ksiądz, który prowadził tą modlitwę, powiedział takie słowa, żeby Maryja wstawiła się z nami w imię czegoś tam do naszego Boga. To jest nasz Bóg, tak? Również jej. I ja sobie wtedy wyobraziłam, że ta Maryja staje obok mnie i właśnie ze mną się modli, tak? I ja tak robię. Ja sobie tak to wyobrażam. To jest dla mnie tak piękne i wiem, że bardzo często się do niej też modlę. Kształtuj moje serce według serca Twojego. Po pierwsze, dlatego, że jest kobiece, jest mi jakoś bliskie, ale no dla mnie to jest przykład, istota oddania się, tego zaufania, w ogromnym też cierpieniu. Tak jak siostra powiedziała na ostatnim podcaście pięknie, ona nie miała Ewangelii, w której sobie mogła przeczytać, co będzie dalej, tylko wszystko, co robiła, było jej aktem wiary. Ja też bym tak chciała, nie umiem, więc modlę się do niej o to, tak, żeby ona mnie nauczyła, ale z nią, jak z moją koleżanką, ale z bardzo dużym szacunkiem, chociaż do wszystkich koleżanek mam szacunek, bez sensu wyodrębniać, proszę ją, wstań obok mnie i módl się ze mną. Jasne. I można też tak, myślę, ze świętymi, tak? Tak, tak. I myślę, że oddałaś istotę tego wstawiennictwa, bo jakby ta fałszywa nuta to pojawiłaby się wtedy, kiedy byśmy myśleli tak, aha, Pana Boga to może nie przekonam, ale z Matką Bożą to mam lepszy kontakt i ona może na niego wpłynie. To jest takie ludzkie. Ludzkie. I powiem tak, że czasem w takiej ludowej pobożności, którą uważam, że ma dużo w sobie takiego zdrowia, bo to a niech będzie. Znaczy, można powiedzieć, to jest niepoprawne teologicznie, ale daje jakiś taki moment przytulenia i zaufania, który dokonuje się przez Maryję. I nie potępiałabym tego w czambuł. Jakkolwiek, tak, patrząc na zimno, na chłodno, teologicznym okiem, to nie, to tak nie działa. Natomiast to poczucie, że Maryja mnie przygarnia i ponieważ ona już wie, co jest najistotniejsze w życiu, to nawet w pewien sposób może, ja bym to tak ujęła, zweryfikować tą moją prośbę. Rozumiesz? Ja proszę o coś i ja nie do końca wiem, co jest dla mnie dobre. Tak, ona wie, co dla mnie dobre i może jakby wstawiać się za to najgłębsze pragnienie, które w sobie noszę. Bo ono jest słuszne. Natomiast sposób, w jaki ja bym uważała, że należy je zrealizować, nie musi być najlepszy. Nie? Że jakby ona pokaże, pomoże mi wydobyć ze serca to pragnienie, które naprawdę Duch Święty we mnie rodzi i oczyścić to z tej przestrzeni, które sobie ja już nałożyłam, że aha, nie wiem, banalizuję w tej chwili, ale chcę być szczęśliwa, ale mam scenariusz, że powinnam mieć 5 milionów, tak? I ona jakby może oczyścić, pomóc mi oczyścić to, że słuchaj, Bogna, ale to możesz być szczęśliwa i niekoniecznie to będą te pieniądze, nie? Że wydobywa to, co jest istotą rzeczy i staje z tym przed Panem Bogiem i pomaga mi jakby wejść na tą ścieżkę, w której Bóg nie może odmówić. I w tym znaczeniu to wstawiennictwo jest ważne, bo jakby wtedy dotykamy tego autentycznego dobra, które jest mi potrzebne, a nie moich scenariuszy, czy już takich moich układanek, jak powinno się to dobro zrealizować. Czyli nie? Taka czysta intencja. Tak, tak. A dlaczego Bóg nie może odmówić? Bo nie chce.
Ale on chce obiecał, obiecał, że jeżeli prosimy, to nie może nam nie dać tego, co jest dobre. To jest dobre. Problem polega na tym, że my się czasem właśnie jakby mylimy w tym, co jest dla nas dobre. I tutaj Maryja jako ta postać takiej tej matki, tak, tak jak matka staje przy dziecku i mówi, no wiesz, no tam bawienie się nożyczkami to nie jest najlepszy pomysł, ja wiem, że chcesz eksplorować rzeczywistość i tak dalej, jakby prowadzi mnie dalej do tej eksploracji, a nożyczki zabiera. Nie? Także to myślę, że w taki sposób działa. Oczywiście my nie umiemy sobie wyobrazić, jak to działa. Ja jak pójdę do nieba, to wtedy spytam, jak to było, jak oni mi pomagali, jak się za mną wstawiali, jak starsi bracia i siostry. Nie? Kiedy Jezus mówił takie rzeczy, że kto pójdzie za mną, to będzie mieć 100 razy więcej braci, sióstr, matek i tak dalej, no to właśnie to jest opowieść o tym. Ja mam takich braci i siostry w niebie, fajnych, dojrzałych, którzy przeszli drogę, którzy chcą na pewno mojego dobra. Dlaczego ja nie mam ich zapraszać do mojego życia, do moich pragnień, do moich potrzeb? To nawet wydaje mi się mało rozsądne nie korzystać z tego. Ja tak sobie myślę, nie wiem, czy to jest dobry moment, ale spróbujmy, zadam to pytanie, bo usłyszałam kiedyś takie pytanie do siebie. Dlaczego jest we mnie takie przekonanie, że święci mnie słyszą? Aha. I nie przemyślałam tego jakoś i nie wiem, jak to jest teologicznie, ale tak na mój chłopski, babski rozum odpowiedziałam, bo Bóg im pozwala, bo daje im taką łaskę. Dlaczego Bóg uzdrawia przez moje ręce? Bo mi dał taką, bo przeze mnie zadziałał, bo tak sobie wymyślił, tak sobie pomyślałam. No ale jak siostra by na to odpowiedziała? Wiesz co, ja bym odesłała wszystkich do tego naszego odcinka o samotności, a w sumie to o relacji, że zostaliśmy stworzeni z relacji i do relacji. I to mi się wydaje logiczne, że jeżeli niebo polega na totalnej relacji, to dlaczego ta relacja miałaby być ograniczona tylko do tej wesołej grupki w niebie, a nie miałaby jakby sięgać do nas, którzy potrzebujemy przecież wiele jeszcze pomocy i łaski, nie? Że właśnie na tym polega niebo, że człowiek jest otwarty na totalnie na relacje. Ufam, że ze mną też. To jest odpowiedź według mnie. Mamy nadzieję, że to wyczerpuje jakoś, że to odpowiada na pytanie. Tak. No i zapraszamy Was do też większej relacji z nami. Pytajcie, komentujcie, lajkujcie, bądźcie bądźcie w interakcji z nami i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, chcemy tych pytań używać, więc zapraszamy Was do komentowania. Do zobaczenia. Z Bogiem. Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, nie zapomnij zostawić subskrypcji i kliknąć dzwoneczka. Zapraszamy Cię również do grona naszych patronów, abyśmy razem mogli realizować następne odcinki.